Bieganie.pl, z nami pan Adam Małysz, czyli osoba, która wydaje mi się wychodzi, jeżeli chodzi o polską kulturę, szeroko poza sport. Moje pytanie o połączenie kwestii biegowych i skoków narciarskich, bo pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to masa startowa i robienie masy. Tutaj wielu wyfitowanych biegaczy dzisiaj na starcie. Jeżeli ty byłeś wyczynowym zawodnikiem za tamtych czasów, musiałeś bardzo tego tematu pilnować. Ile w ogóle masa startowa dla skoczka narciarskiego, masa ciała w twoim przypadku wynosiła? No bardzo dużo, więc dlatego gdzieś tam myśmy biegali, ale dosyć wolno. To były bardziej właśnie takie truchty. I nawet nie długie, tylko krótkie, żeby mięsień się nie przekształcał właśnie na tego długodystansowca, tylko bardziej on musi być bardzo szybki i dynamiczny, więc dlatego to bieganie było raczej krótkie i wolne. Na rowerze to nam w ogóle nie pozwolili jeździć, więc bardzo specyficzny sport, bo on ma naprawdę dużo zalet, ale też i dużo takich utrudnień, które powodują, że wiele sportów nie możesz wręcz uprawiać. A kwestia masy startowej, o którą pytałem, jak dbałeś o to, będąc wyczynowym sportowcem, żeby nie przytyć za dużo, bo w przypadku skoków narciarskich to wydaje mi się, że szczególnie istotny czynnik. No ja miałem taki system, że raczej miałem dietę, więc pilnowałem tej swojej wagi. No u mnie to było 1500 kalorii tylko dziennie, niestety nie mogłem więcej jeść. Przy treningu, dokładnie. I zazwyczaj wieczorem przed snem chodziłem jeszcze truchtać. Tak. Na początku to było 30 minut, później 20-15. To jaka była w twoim wypadku masa startowa na dzień skoków, na dzień najważniejszych zawodów, do której dążyłeś, bądź którą musiałeś osiągnąć? No, moja taka najbardziej odpowiednia, bo wiadomo, że u skoczka im mniej, tym lepiej. Ale taka, w której się dobrze czułem, jeszcze mogłem funkcjonować, to było 52 kilo. Jeżeli chodzi o połączenie z bieganiem, to w lekkiej atletyce generalnie bardzo popularny i często wymieniany w ramach współpracy ze sportowcami wyczynowymi jest profesor Blecharz, z którym ty też miałeś bardzo dużo w swojej karierze do czynienia. Powiedz, na czym polegała z grubsza wasza współpraca i co sprawiło, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki twoje wyniki eksplodowały właśnie pod opieką między innymi psychologa? To jest tak, że wielu ludzi myśli, że jak zacznie pracować z psychologiem, to jest taki cud i od razu nie będzie nerwowy, od razu będzie się mógł lepiej skoncentrować. To jest ciężka praca i długa praca na pewno, a przede wszystkim to, że psycholog jest w stanie ci nauczyć się pewnych metod i ćwiczeń, które później wykonujesz, żeby sobie z tym radzić. Powiedz mi jeszcze tylko na zakończenie, jeżeli chodzi o reakcję biegaczy, bo dzisiaj już któryś raz z rzędu będziesz tą jeżdżącą metą i będziesz zatrzymywał jakby biegaczy w tym biegu. Czy jest coś takiego, że na przykład do pewnego kilometra ci biegnący rekreacyjnie bardziej się cieszą na twój widok, a już ci ambitniejsi w dalszej części biegu już żałują, że ich złapałeś, czy nie ma raczej takiej rozbieżności? Troszkę tak jest, choć nie jest to reguła, bo zdarza się tak, że czasem ktoś mówi, dlaczego tak długo, a niektórzy mówią, że dlaczego tak szybko, więc nie ma reguły, ale raczej wszyscy są zadowoleni. Jest to na szczytny cel, więc dlatego każdy bardziej podchodzi do tego nie ambicjonalnie, ale bardziej pod kątem właśnie takich wyzwań i zabawy. A utkwiła ci w głowie jakaś bardzo nietypowa reakcja na zobaczenie twojej osoby przez biegacza na Wingsie? O kurczę, to bym musiał dobrze pomyśleć. Na pewno takie sytuacje są, bo często myśmy mieli takie jedno zdarzenie, gdzie pan już był w zasadzie przed samą maską samochodu i wydawało się, że już go miniemy i jeszcze prawie 3 km przeleciał. Aha. Więc dopingowaliśmy go mocno, już na koniec naprawdę padł tam do rowu i wiem, że go inni podnosili, ale to pokazuje, jaką determinacją darzył to i że ile jeszcze mógł z siebie wykrzesać. Słuchaj, 10 minutek do startu, więc ja lecę na start, ty wsiadaj do samochodu i widzimy się na trasie. Dziękuję bardzo. Żeby jak najpóźniej. Dziękuję.